Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. I trust that she suffered. Not nearly enough. Beautiful. The second guardian, the Griever, moves in tunnels beneath this place. But first there is an obstacle that must be removed. Ulfain, one of the old ones. You didn't mention that before. Changing the deal already, Samael. Be silent, Bilth. My business is with the horsemen. Ulthane is no ally of the Destroyer. But you won't find the Griever without confronting the Black Hammer. And that will require strength you don't possess. Yet. What the hell do you think you're doing, Samael? Tell him, Watcher, how you stifle the horseman's true power in order to keep him on the Council's leash. War! Destroy this parasite. You so much as blink at me, and the Council will end you, both of you. I'm protected. Not in here. You are War, rider of the Red Horse. Not some puppet on this pathetic creature's strings. Or I will make you suffer. Focus your anger. A great rage stirs within you, clawing to get out. You must release it, or a puppet you remain. What was that? The horseman is broken, but there is still much power in him. For a moment, I saw one who would stand alone against the Destroyer's army. Cześć, siema wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie już w siódmym odcinku Zagrajmy w Darksiders Warmastered Edition. Gra jako tako cofnęła mnie do tamtej bramy, ale to nic, przeszedłem sobie tutaj i zaczynamy już trzecie wyzwanie, które które po prostu zerwie, złamie klątwę, która utrzyma tutaj tego golema, który niestety, ale blokuje nam drogę. Dobra, były kontry, było użycie siewcy i co teraz? Obrońca. Aż do upływu czasu utrzymaj się przy życiu, nie, utrzymaj przy życiu choć jednego nieumarłego żołnierza. Za każdego z nich czeka nagroda w postaci dodatkowych dusz. Okej. Okay. 6 jest. I przez 5 minut muszę ich utrzymywać przy życiu. No dobra.
Mam nadzieję, że moje ataki ich nie ranią, bo to by było troszkę słabe. Ale nie, dobra, na szczęście nie. Czyli w moim przypadku Friendly Fire włączony nie jest. A właśnie, atak po uniku, bo z tego... Świetnie, jeszcze mi... Jezus, muszę uważnie patrzeć, bo teraz chciałem zrobić atak po uniku z kosą, ale nie zapisało mi w ogóle wykupienia tego. Dobra, trudno. Na szczęście Wulgrim jest po wyjściu stąd dość bliziutko, więc sobie to nadrobię. A może wykupię jeszcze coś więcej. W końcu będę miał troszeczkę więcej dusz. Dobra, dziabiemy. Tylko może też trochę tym, żeby te dusze gniewu się nie marnowały. Dobra. Coraz bardziej pasek siewcy się ładuje. O nie, gruby przylazł. Dobra, już minuta 10, jest psiewca. Chodź ta. Bo siewca chce się bawić. Johnny Bravo na sterydach, powiedzmy. Dobra. Jeszcze atak? Zdążyłem, dobra. Okej, okay. Pasek siewcy już się wyczerpał. Więc trzeba go nabić ponownie. Ale na szczęście to idzie w miarę szybko. Dobra, teraz ty. I już prawie 2 minuty. Dobra, ale jeden typ i padł. Szkoda. Ej, nie to. To chcę. Ty, chyba unikiem w niego mu przerwałem ten atak. Mówię chyba, bo nie jestem pewien. Dobra, ale przynajmniej pięciu jeszcze dycha, nie? Tyle dobrego. Oj, będzie bum. Dobra, upiór. Zdechł. Kolejne dwa już się pojawiły. Ej, no on jak hydra normalnie. Zabijesz jednego, a dwóch przyłazi. I 3500 dusz już mam. Bardzo ładnie. No, ty aż... Aż za dobra, za dobrze się ustawili, żebym tego nie wykorzystał, tej magii, powiedzmy. Te zdolności gniewu to jest taka trochę magia. Dobra. Jak najbardziej, żeby... 2 minuty jeszcze, żeby jak najwięcej przeżyło, o, to chciałem powiedzieć. Dobra, pasek powoli się uzupełnia. No dawaj, działaj. Byłoby fajnie udziałać sobie też drugiego siewcę. Uuu, cześć! Gwiazdeczka. No dawaj. Tniemy go. A, drzej. Dobra, teraz kosa. Unik. Dobra, teraz atak obszarowy kosą. Ha! Aj, to się nie udało. No to już tym bardziej. Ej, nie tego. A dobra, tamto już zdechł. No nie zauważyłem, że go mogę wykończyć. A może się pojawiła opcja? A nie, on nie zdechł! On żyje! Dobra. O, ty. Czekaj. No. Chodź. Dziabej. Dobra, teraz zdechł. Czyli po prostu opadł i mogłem go wykończyć, no ale nie zauważyłem. Kurde, i kolejny mi zdechł, no. No dobra, 4... 4 z 6 przeżyje. Dobra, bierz tego. Unikaj. Tni. Szatkuj. O! Bijaj mordę i rozcinaj ją w pół! A, dwie twarze byłby zadowolony. No. Dobra, żeby tak jeszcze może użyć tu, bo tu się aż prosi, aż się prosi, no dawaj, o ty. Ej, ale jak tu szybko leci na początku, ten początek tak wolno idzie, a im bliżej do nadawania siewcy, tym bardziej ten pasek się zapełnia. Zauważyliście to? Okej, jeden, drugi, no i akurat. Dobra, 4 przeżyło.
A ja nie mam bladego pojęcia, ile duszy jest za jednego. Bo sobie nie zdążyłem sprawdzić, ile miałem. Dobra, z tym się żegnamy. Z tym se dziabnę, bo i tak full gniewu odzyskam. Żyćko. Dobra. I do ostatniego teraz się muszę udać. I tak, ostatni jest gdzie? Gdzieś tutaj chyba? Nie, na górze? Pod wodą. Pod wodą chyba. Dobra, wiecie co? Na razie oleję jeszcze tego Wulgrima, nie? Może by mi pomogło... Tak, pod wodą jest. Może by mi pomogło zgarnięcie tego, nawet tam jakichś nowych zdolności, ale na razie to oleję. Okej, okay, to jest jakaś jaskinia. Czy coś tu się chowa? O, coś tu jest, jakaś skrzynka, ale niedostępna dla mnie. Chyba dlatego, że chwilowo mam taki, powiedzmy, wgląd do krainy cieni, a to jest chyba w tym, powiedzmy, normalnym świecie. Coś jeszcze? Tu na przykład? Nie. Dobra, niech będzie. Myślałem, żeby się jeszcze nie rozejrzeć, póki mam wgląd do tej krainy cieni, ale... Może jeszcze później znowu go dostanę. Okej, okay, ostatnie wyzwanie. Co mnie tutaj czeka? No. Okrutny świat. Zabij 15 wrogów, wykorzystując do walki elementy otoczenia. Za czas, którego nie wykorzystasz, czeka nagroda w postaci dusz. Okej, okay, czyli po prostu muszę zabijać elementami otoczenia. A na szczęście mam pustoszyciela, który zwiększa obrażenia podczas używania tych elementów. No. Dup. Kolejne autko. Dup. Chyba tak z dwa razy muszę ich walnąć jednym autem, żeby to... Tak. Dwa rąbnięcia autem i koleś pada. Dobra, już mam trzech. Nie, już chciałem go wykończyć. Już go chciałem wykończyć, nie? Ale nie na tym polega to wyzwanie. No, zbierzcie się taką grupkę. I macie takie autko na powitanie. Tu, pyk. No, teraz nikt nie padł. Tylko autko się zniszczyło. Czy mogę tak po prostu bić? Mogę tak po prostu bić tym autem, fajnie. Też te rzuty takie średnio opłacalne widzę. Dobra, autko. Ej, nie gwiazdą. Bier to. Dobra, autko, kolejne poproszę. Żmotnij. O nie, dlaczego ci? Ajajaj. Dobra, tym muszę wyłączyć za to podtruwanie mnie. Przynajmniej na jakiś czas. Dobra, jeszcze. Ej, no kurde, akurat takie słabe autko sobie musiałem wziąć. Aj, nie udało się. Szkoda. O, ale akurat gościu był do zdjęcia, no niestety nie udało mi się tego. 5700 dusz mam, bardzo ładnie. Esencja życia, jak miło. Tak, wspaniale, ale teraz sobie coś chcę sprawdzić. O kurde. Dobra, czyli jak ja zdobędę jakąś esencję, nawet tak oleżąco, to mi się dodaje jako... Potem po wykorzystaniu jako puste naczynie. Dobra.
to się wyjaśniło, skąd mam tą drugą opcję. Panu dziękujemy. Gniew tak chociaż raz sobie dziabnę, bo czemu by nie? Albo dwa. Teraz życie. I wracam. O, dobra, jednak nie, mam dalej tą wizję, powiedzmy. Okej, czy chyba dopóki nie wrócę do tego strażnika, to będę miał cały czas wygląd. No wiecie, to tak, póki mam, to się jeszcze rozejrzę tutaj po okolicy. Bo kto wie, może coś tu jest schowane przede mną. O, tu jest jakaś jaskinia... nie. Znaczy, wróć, no, jaskinia jest, ale nic w niej nie ma. Dobra, dalej. Może coś pod wodą będzie schowane? A proszę, tutaj jest skitrane jakieś przejście. Gdzie mnie to zaprowadzi? O ile gdziekolwiek. A, i to mnie prowadzi tutaj. Dobra. No, myślałem, że będzie to coś bardziej ukrytego. No, niestety nie. Coś, wiecie, spodziewałem się jakiejś takiej skrzynki, na przykład z upgrade'em. Albo coś tego typu, nie? Tutaj nic. Może tutaj coś się chowa? Tak też pytanie, bo ja mam teraz, powiedzmy, ten wgląd do tej całej krainy cieni, nie? Tylko czy jeśli ja coś znajdę, to czy ja będę to w stanie w ogóle zebrać? Bo to może być równie dobrze dostępne tylko w tym, powiedzmy, normalnym świecie, nie? W tym zwykłym, bez tego wglądu. O, 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 tu jeszcze jest jakieś przejście na minimapie, widzę. Pytanie, czy to jest przejście podwodne, czy... No, tak średnio podwodne, ale jest przejście. Dobra, i co tu jest? Okej, tu mam jakąś platformę. A, ją muszę chyba aktywować, mi się wydaje. Muszę zaatakować, żeby to się włączyło. No, trochę niżej. Dobra. Mam nadzieję, że to nie jest czasówka, ale na wszelki wypadek lepiej się pośpieszę. Dobra, płyń, płyń, płyń. Teraz w tą stronę. I tu, leć. Okej, złap się. Na szczęście się złapał. A, świetnie. Jest tu kolejna skrzynka, ale po raz kolejny do zdobycia tylko w świecie normalnym, powiedzmy. Czytaj, nie w krainie cieni. Dobra, coś tu może się jeszcze chować? Tutaj nic, ale tu byłem wcześniej, jak szukałem tego. Jednego z tych przejść. Dobra, na górę. Coś tu się znajdzie. Tu jest jakieś przejście, ale to jest... Tak, to jest chyba wyjście stąd. No dobra... a może nie? Nie, to chyba... Dobra, nie mam pojęcia, co tu może być. Jest jakaś jaskinia, jakby nie wiem... Jakby coś się tu miało chować, no ale ewidentnie nic takiego się tu nie dzieje. Coś dalej może? Nie. Tam jest przejście, tam jest wyjście, czytaj powrót do Bulgrima. No nie no, chwilowo nic tu nie zrobię. Dobra. No to lecę do typa. A może tutaj pod wodą coś się znajdzie? Nie, tu nic nie ma. Niestety, nic tu nie ma. Dobra. No. Jeszcze sobie wybrać róg, żeby obudzić tę bramę. Czy była kosa na dole przez chwilę? Dobra, nieważne. Pogadajmy.
No i idziesz. Typ dał mi fragment zbroi otchłani! Dzięki, mordo! Okej. Okay. Ale dobra, tam mam iść. A jeszcze sobie chcę sprawdzić. Wiesz, po pierwsze, to chcę zabrać tą skrzynkę, którą tutaj znalazłem. I o której odblokowałem sobie przejście. O proszę, przeciwniki jakieś jej z czego. Dobra. Jeden dziabnięty. Po uniku dziabnę. No niestety nie udało się. I to coś. Nie tym gwiazdą. Co to jest? Wygląda jak jakaś nie parodia meduzy. Albo innej gorgony. Dobra, gwiazdeczka. A, to widać damagę jakieś siepie. Dobra, oznacz żądło. Nie udało się. Znaczy żądło, Boże. Teraz... O ty, to ma jakąś tarczę. Oj, pyk. Dziękuję. No, widzę, że mała straż była w tej skrzynce. O, bo to niezwykła skrzynka. Proszę, toż to fragment kamienia życia i to jest czwarty odłamek, co mi daje trzeci pasek zdrowia. O, tu w ogóle jakaś skrzynka jeszcze jest. O, proszę bardzo. Znaleziona totalnym przypadkiem. No już 6000 dusz mam. Milusio. Ty, ryby. Ryby też mogę atakować? Mogę. I trochę dusz za nie wypada, fajnie. A, bo one też mnie atakują. Dobra, zabity. Zabity. Gdzie było to przejście do tego... Jak to jest fajnie po angielsku powiedziane, Shadow Lurkera. Dobra, nie masz się nie gryźć. Dobra, tu. Tu i... i tutaj coś jeszcze jest. A nie, czekaj chwilę. To jest chyba do tego Shadow Lurkera właśnie przejście. I tu była jakaś skrzynka. No, wypływaj, wypływaj. O kurde! Rogata skrzynka! Dobra! Nice! To, żeby przyspieszyć tę walkę dość mocno, to zużyję sobie... Znaczy zużyję, użyję tego. O, pyk. Czemu to mi zużyło od razu do końca całą tę postać? Myślałem, że chociaż kawałek mi tego zostawi. No, ale bullshit. Dobra, to tak, to jest tu. Patrzcie, no co za skarby tu się kryją. Trochę dusz. Chyba 300 dusz dostałem właśnie z tej skrzynki. Rogata skrzynka w środku. Kolejny fragment zbroi odchłani! Ej no, bailando! Nie tu, nie tu. Tu już po... mam już połowę. Już połowa odłamków znaleziona. A nawet chyba w połowie gry jeszcze nie jestem. A już mam połowę odłamków znalezioną u zbroi. Czy odłamków, czy tam fragmentów, no. No jedno wychodzi tak naprawdę. Dobra, co jest tu? Tu jest... A, proszę, coś tak czułem, że to nie jest na YOLO wystawione. Jest jakiś artefakt. Kolejny artefakt żołnierza. Czyli kolejne 500 dusz dla mnie. Kurde, proszę, jak łatwo można... A można, mogę to ominąć, gdybym to olał tak totalnie. No to proszę, opłaciło się wrócić. Tu te kryształy mnie zastanawiają na górze. Bo to już jest któryś raz z kolei, kiedy takie coś widzę, więc mam nadzieję, że gra da mi możliwość rozwalania tego. Bo wydaje mi się, że po pierwsze, będę stał za to troszeczkę dusz, biorąc pod uwagę, że mam pustoszyciela, który daje mi duszę za elementy, zniszczenie elementów otoczenia, a to chyba się do tego zalicza. I dodatkowo, właśnie jeszcze to mnie ciekawi, bo to po prostu, co, pusta jak grota? A, no oczywiście, że nie.
Co? Co jest? Co? I'm sorry? Co jest? Dlaczego tu... Dlaczego tu są jakieś prostaku? I dlaczego tu są jakieś ożywione zwłoki? Ej, ale żem tylko nie... O! No, zniknął, dał mi duszę. Wow, ej, ale tego się nie spodziewałem! Kto to był? Kto to miał... Kto to był? Jakiś Ja mówię na zombie, no mówię zombie, bo najbardziej mi pasuje wygląd tych przeciwników ludzkich, to zombie, więc nazywam je zombiakami. Jakiś zombiak w cylindrze. I takie bardzo fajne lasty. Po prostu przyszedł i miał cię poznać, wojno. Walczmy! Co to miało być? Dobra, mam 7000 dusz, co pozwoli mi na bardzo fajne upgrade'y. No, tnij, tnij, tnij. O kurde, dał mi sporo dusz. Szkoda, że nie dał mi leczenia. Jak mówiłem, no fajnie. To, że ja się leczę z ulepszenia w moim mieczu jest fajne, ale niestety to leczenie jest dość żałosne, jeśli mam być szczery. Ale zresztą jest to dość widoczne. Ja na jedno moje combo już ulepszonego miecza, które ma prawie drugi poziom, leczę się za jakąś tak jedną, chyba ósmą tego, co najprostszego przeciwnika dostanę prosto w pysk. Więc to takie trochę not worth mi się wydaje. O, tu jakieś ciekawe kamulce. Ale dobra, tam mam iść. Widzę, kolejne upiory przychodzą. Widzicie, ja musiałem zrobić dwa niepełne komba. Znaczy, no. Dwa komba i, jedno, i trzecie niepełne, żeby sobie doleczyć resztę tego. Resztę do tego trzeciego, drugiego paska życia. O, czekaj, czekaj, czekaj. O. Troszkę leczenia wpadnie z tego ptaka. Co prawda bardzo mało, no ale mówi się trudno i bierze się co się ma. Okej, mam aktywnego już siewcę. Bardzo fajnie. No i chciałem go potraktować gwiazdeczką, no ale był do wykończenia, no to cóż mogę rzec. Dobra, lecę do Wulgrima. Czego mnie to zastanawia? Co to może być? Że to jeszcze trafiło, to jestem teraz zdziwiony. No ale dobra, do Wulgrima to będzie tutaj w lewo. Potem się przejdę tam kawałek dalej, bo mam szczerą nadzieję, że jest tam checkpoint, bo nie chcę znowu lecieć tej samej trasy do Wulgrima. Dlaczego ten przeciwnik jest odrodzony? Mógłbym sobie zgubę wykupić za 5000. Ale szczerze, trochę mnie nie jara to teraz. Większa esencja życia. To puste naczynie kolejne mnie troszeczkę kusi, ale nie wiem, czy to się opłaca. Dobra. Harpun mnie sobie ulepszyłem w poprzednim odcinku. I wykupiłem zemstę kosiarza. Dobra, teraz dalej. Ten szał śmierci myślę, że wezmę. Lawina ciosów. Bumper i Y. Tutaj co? Harpuna już na czwarty, na trzeci poziom? Dobra, jeszcze piłę tarczową sobie ulepszę. No i to już bym mógł na trzeci poziom, ale wymaga to drugiego levela pożeracza chaosu. Niestety. Zwiększa zasięg. Też zwiększa zasięg, zwiększa obrażenia. A coś tańszego może? Ej. Może to też sobie wykupiłem.
To sobie wykupiłem. Dobra, Klingę Demona sobie troszeczkę ulepszę. Tutaj... Tu mi malutko brakuje, żeby to koszące cięcie ulepszyć. Znaczy to koszące powietrzne ostrze, nie koszące cięcie. To jakbym miał duszę, to nie mogę, bo muszę mieć kosę na drugim poziomie. To bym mógł ulepszyć, jakbym miał trochę więcej dusz. No ale dobra, tak póki co. W ogóle, czemu to jest... Czemu to i to ma osobną kategorię? Dobra. Cięcie z dołu zwiększa zasięg. Zwiększa zasięg. No ale niech będzie na przykład potężny cios, drugi poziom, no i chwilowo nic już nie zrobię. Ja mogę też ulepszać te mocy gniewu, ale na razie mnie to aż tak nie jara. Ulepszać! Póki co to mogę ulepszyć, a te dwie to ja muszę w ogóle wykupić. Czy tam odblokować, bo te dwie nie są dla mnie dostępne jak na razie. Greetings. Dobra, teraz tak. Szybka prezentacja tych ciosów, bo by teraz bardzo fajna mi się wydaje. No to dobra. Tutaj jest co? To jest ta trąba powietrzna. To chyba jest ta... Nie, może muszę sobie to tak sprawdzić. Ataki. Tornado. Smocze tchnienie. O, to coś nowego. Tornado. Dwa ataki, pauza i atak. Raz, dwa. Nie, też nie wyszło. Raz, dwa. Raz, dwa. Okej, to jest tornado. Raz, dwa, trzy. Okej, fajne. Dalej, co tu było? Trąba powietrzna tu już było. Tutaj to już było. Tu, do tyłu i X, te ataki obrotowe. Cięcie w tył. Atak do tyłu. Cięcie z podwójnym obrotem. Dobra. Powiedzmy, że to wyszło. Ataki z podłoża. Cięcie z dołu. Przytrzymaj X, przytrzymaj i puść. Okej, czy to jest po prostu... Czy nie pójść, to jest wybicie, a jak całkowicie trzymam, to wybijam się i dodatkowo jeszcze atakuję piłą tarczową. Tutaj co jest? Klinga Demona. Lewy, czyli namierzenie do góry, znaczy w dół i X. No i harpun, wiadomo. Dobra, i potężny cios. Dobra. Okej, to chyba jest ten atak, chyba że to musi być wroga namierzonego, nie jestem pewien. Kniga Demona... No nie no, powinno teraz tak, powinno to zadziałać. Jeszcze ten harpun, nie? Chyba... Nie no, nie, drugi poziom, zdaje się. Dobra, i kosa. Ten szał śmierci muszę wam jeszcze pokazać. Zemsta kosiarza. Dobra, i to będzie tyle. Czy po tu roślina, czy no, to jest po prostu to. Dobra. Dobra, i... O, ej, to jest fajny atak. Aż go z chęcią sobie na tym czymś wypróbuję. Au. O, oczywiście niewzruszelny. Ale mnie to nie obchodzi. Tnę go, póki mogę. Dobra, gwiazdeczka. Hop! Robię unik, gro. Reaguj na moje komendy. Po raz kolejny gwiazdeczka. Brawo! No, to mi się udało. Dobra, moje dusze. Dobra. Jestem tu, ale mam już kupione. Tfu! Na ciebie. Grubasie. Dobra, czy będzie checkpoint?
Poza tym, bo nadal nie jestem pewien, czy jak teraz nie wyjdę z gry, to czy nie wrzuci mnie znowu z niewykorzystanymi duszami. Dobra, jestem tutaj. O, dobra, tam jest zablokowane, czyli muszę iść w tą stronę. A co? Wodę? Tak, i jeszcze więcej ryb. Że muszę to dwa razy ciabnąć, żeby to wpadło, to jestem aż zdziwiony. Harpuna pod wodą to raczej nie zrobię, mi się wydaje, no ale... No nie, od razu przychodzi mi do zwykłego ataku. Dwie albo trzy dusze dostaję za każdą taką rybkę. Nie, pięć dusz dostaję. Bardzo fajnie. Dobra, tu jakieś wyjście widzę. O, jest schronienie Vulgrima, dobra. To dojdę sobie do Vulgrima. O, proszę, coś nowego. Dobra, to jest chyba jednorazowe. Myślę, że jest poza zasięgiem. Dobra, to jest jednorazowe na szczęście. Dobra, skokaj na ten... Mógłbyś wskoczyć. Dlaczego jestem na dole? Dobra. Nie odnowiło się to na szczęście. A, nie doskoczył, bo było za daleko. Tam? Aż się prosiło, żeby coś schować. No ale dobra. Leć, leć, leć. Tutaj. Tam muszę iść. A tu jest Vulgrim. Dodano nowe schronienie. Ale dalej mam checkpointa, no kurde. Daj mi checkpointa, gro. O, jest checkpoint, dobra. Gra zapisana, a więc ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.